Standardowe, jak zawsze na czacie, do kogo mogę tepnąć na klepę. Zobaczymy, czy ktoś mnie tutaj zaakceptuje, czy raczej nikt mnie nie zaakceptuje. Ogólnie, moi drodzy, na początku chciałem was przeprosić, że tutaj będę czasami kaszlał, albo czasami będę nosem pociągał, ale jestem totalnie chory, naprawdę. Dwa dni w ogóle nie spałem, miałem gorączkę, 39 stopni, no i było mega, mega ciężko, ale wracam powoli do zdrowia, więc mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę tutaj, wiecie, jedna łapka w górę tym zombie bardziej zdrowy, także no, także zostawiajcie łapki w górę. Dlaczego mnie ten gości nie akceptuje? Halo, proszę państwa, te patrolek, zaakceptuje mnie ten gościu czy nie zaakceptuje? Dobra, to tepnie tego Boryska. Może ten, o, dobra, zaakceptował mnie ten trolek, ja tak już myślałem, że mnie nie zaakceptuje gościu. Czekajcie, dobra, nie dobrałem się, to jest najgorszy czat, to nie dobrałem się i jest przypał. Dobra, mamy przypał, bo się nie dobrałem, gościu ma 3 koksy, ja mam 2, więc raczej mi się go chyba nie uda dojechać, ale patrzcie, on mnie baituje na trapa. Dobra, chłopie, 100% baituje na trapa, zobaczcie to. Tak. Aż mi się zaczęło kaszleć. Czajcie, jak na trapa baituje. Czajcie, jak baituje na trapa, wiecie co? Wiecie co, aż wpadnę do tego trapa, w ogóle mam 2 bacony przy sobie. O Boże, coś pięknego. O, stary. Stary, ja nie jestem z banuszkiem, ja mam rzucaczki przy sobie. O, i cyk, sobie rozwalimy tutaj, elegancja Francja. Chyba jesteś, a, był jednak na koksiku, kurczę. O, teraz ja, dobra. Ja pierdzielę, co mam, kolejny tytuł odcinka, chciał mnie typ porobić na trapa i... No i no, zginąć to może nie zginą. A, to jakieś automatyczne nogi są, ale spoko, o. Czekajcie. Wiecie co? O, nie ma mnie, nie ma mnie, nara gościu. A tobie zrobię, o cyk, rzucaczek kolejny. Masz gościu, masz. Masz bomba atomowa na ryj, gościu. Zaraz zginiesz, liżesz koksa, paruwo. Mnie się nie trapuje, tylko ja mogę trapować innych. Bomba atomowa, gościu. O, zjadł koksa, dobra, zjadł koksa. To spieprzamy stąd, spieprzamy stąd. Spieprzamy stąd, widzowie, jak zjadł koksa, gościu. W ogóle, ej, rzuci, o, dobra, tepnęła mnie ta perła. Dobra, spieprzamy stąd, będzie mnie gonił ten typeczek. To jest ten? Dobra, to jest ten typeczek, wiecie co? Chwilę sobie uciekam, bo ja mam tylko jednego koksa. Tak jak mówiłem, się po prostu nie dobrałem, w ogóle gdzie jest mój spancza. Dobra, rzućmy sobie jeszcze jedną perełkę. Dobra, bo ja się nie dobrałem, moi drodzy, w tym jest największy problem, więc sobie po prostu chwilę pouciekamy, pouciekamy sobie 20 sekund i zaraz tego typa po prostu wyjaśnimy, zaraz go wyjaśnimy, była łokieć kowrotek, dobra, ale mi spryciak zrobił, no, bo tak właśnie pomyślałem, czy pobiegnie z drugiej strony, pobiegł z drugiej strony, gość jednak jest tu inteligentny, dobra, nie wiem, czy zjadł koksa, czy refila zjadł, właśnie nie wiedziałem, czy zjadł koksa, czy refila, dobra, na refilach jedzie paruwa, dobra, paruwa jedzie na refilach, ale teraz go dociśniemy, czajcie to, o, no dobra, nie polizał niestety gościuwa. Czy będzie uciekał? Nie, ja się zastanę się, czy... O, chyba na kolejnego trapa bejtuję. Nie, do żuwika wbieg, dobra. Gościu wbieg do żuwika. Nie no, tu go sklepiemy, dobra, sklepiemy go ostro. Dostaje w pierdziel mocny. Dobra, gościu dostaje mocny w pierdziel. Oklepuwa, ryjuwa. Dostajesz w pierdoluwa. Byku. Ty, bo... Dobra, może on dostaje w pierdzieluwa, ale... Dobra, bo mi tu stręt się skończył. Dobra, buty upadły. Bania upadła, cały set mu pada. Nie, to jest niemożliwe, że gościu nie polizał. To jest niemożliwe, czat. W sensie czat widzowie, bo to nie jest na live. Dobrze, dobrze. Co? Co za gościu? To nie. Nie, cudowne. Nie, cudowne, po prostu piękne. Najpiękniejsze na świecie. Co za gościu. Nie no, mistrz po prostu mistrz typa. Co za gościu, dobra, zaraz idziemy się przy następnej osobie. Boże, co za gościu. A, patrzcie, cwela. Wiecie co, rzucę sobie po prostu seta, niech nie zabiję. O Boże, po prostu mistrz. Dobra, wariaty, tepamy do drugiej osoby. Jeszcze na początku chciałem pozdrowić gracza Master of Death, który dał mi przed chwilą mnóstwo setów, także pozdrawiamy gościa bardzo serdecznie. Dobra, moi drodzy, napiszmy sobie standardowo, do kogo mogę tepnąć na klepę. Na czacie zobaczymy, czy ktoś mnie zaakceptuje. Do kogo mogę tepnąć na klepę. Dobra, zobaczymy, czy mnie ktoś tutaj zaakceptuje, czy w ogóle ktoś mi pozwoli do ciebie tepnąć, czy ktoś napisze do mnie. O, tu ktoś napisał zombiaczek, chyba że miałeś psychę do mnie tepnąć, coś takiego, dobrze widziałem, czekajcie, gdzie to było. Do mnie, o Jezu, jak mi tu goście spami, do mnie, zaraz go wyrzucić z serwera. O, tepnijmy może tego Kuba 912 tam chyba było, czy ileś? Tepa Kuba
Tak, Kuba 912, zobaczymy czy mnie goście zaakceptuje, ma taki nick normalny, polski, pospolity Kuba, także spoko, w ogóle niedawno dowiedziałem się, że Kuba i Jakub to dwa różne imienia, także dosyć ciekawe, nie miałem o tym zupełnie pojęcia, że ktoś może być Kubą, a ktoś może być Jakubem, a ktoś kto jest Jakubem może być Kubą, ale Kuba już nie może być Jakubem, także ciekawostka, nie wiem czy wiedzieliście, możecie napisać w komentarzu, także pozdro. Dobra, moi drodzy, mniejsza to koniec tych ciekawostek, bo was tutaj normalnie... O kurde. Wiecie co, nie... wiecie czego nie mam? Rzucaków nie mam przy sobie. Ej, spieprzyłem im. Siema, gnoje. Co mi, coś pokazujecie teraz? Sijcie, frajerzy. Sijcie, teraz mi coś będziesz pokazywał, Stevie głupi z Minecrafta. Pal buta teraz, karakanie. O, czterech typa tu się wzięło. Dobra, wyjaśnimy gałganów. Szkoda, że nie rzuca kupocie. To czterech typa, jak takie kurde borowiki w polskie siedzą normalnie w tych kurde kuboidzie i aby nogi robią. I cholera jasna, specjalnie w czterech się ustawili, żeby być na odcinku. Parówy wredne. Ale tu i sklepie mówią, dwóch zabije tu. Dwóch tutaj co najmniej zabije. Patrzcie, ten Steve gliże sobie. A nie polizał, do nóżek w ogóle jakiś padł jednokrotowy. No liż, ale cię gubno. To się chodzi policać, no. Na święta zrób, no nie pewnie polisz. Gdzieś tego poczułem, no. O kurde, przepraszam, tak szalek. A bo zaznaczam, nie mogę skoczyć. Ej, jak wrzucisz, dobra, musisz jak tego skoczyć, nie zapadnę z tego skoksa. Dobra, ty nie wiesz, padnę czy nie padnę. Co mi coś pokazujecie, gdzie tam, parówy. Gdzie tam, żaden sojusz, jasna. Gdzie sojusz, chyba, gościu, co ty mi coś pokazujesz. Nie ma sojuszu, no nie, proszę, to nie padnie, kurde, fuck. Mogę was mi tak sojusz, co? Nie, dobra, mówię, jeszcze ktoś tutaj podam. Opa, padają, spodnie padają, spodnie padają. Ty patrz, wygrywamy radów, co ci pokazują? Ale wypuszczam jeszcze co, nie wiem. Wypuszczam czy nie wypuszczam? Puszczam, wiecie, z jednej strony, bo to działa w dwie strony, tak? Jak mnie wypuszczą i normalny przeżyje, to mam tytuł odcinka, tak? Plus mega honorowa gildia, tak? Więc, aha, no mnie hitają. Pozdrawiam YouTube. Pozdrawiam również YouTube. Nie wiem, wypuszczam czy mnie wypuszczą? Dalej, bo nie mam czasu. Wypuszczam czy nie wypuszczą? No się tak, wypuszczasz czy nie, bo nie mam... Bo nie mam czasu. Nie wiem, dobra. Pozdrawienia YouTube. Pozdrawiam również YouTube. Dobra. Napiszemy pozdrawiam również. Także, moi drodzy, jednak są normalne gildie. To jest ciekawe, no bo jak nie wy... Dobra, lecimy sobie, moi drodzy, normalnie na spawnika. Dzięki bardzo, chłopaki. Pozdrawiam serdecznie, możecie napisać w komentarzu serduszko dla gildii. O kurde, oni chyba chcieli SS-a. To zaraz za nich tepnie i zrobię sobie SS-a. Dobra, moi drodzy, depamy do trzeciej ostatniej osoby w tym odcinku. Tutaj już wysłałem teleportację do Loco i przed chwilą pisałem na czacie, czy mogę do kogoś tepnąć, ale przez minutę mi nie akceptuje. No widzicie, no to są tacy ludzie, no. Gościu pisze, że tepaj do mnie, please, please. I o, teraz mi zaakceptował po minucie, wow. Pisze, please, tepaj do mnie i tepa dopiero... A, myślę, że w nogi mi tepną, dobra, bo słyszałem potkę na stręża. Myślałem, że mnie gościu w nogi tepną, jednak to nie są nóżki. Dobra, jest jeden typek, więc całkiem spoko. Myślę, że to będzie dwóch, trzech typa. Ale jak jeden typek, to myślę, że klapa będzie w miarę wyrównana. Teraz pytanie, jak mój set, wiecie co? Bo ja mam dwa sety tylko, ja sobie od razu zmienię seta tutaj. Bo może ten gościu nie będzie pamiętał o secie. Jak się na niego ostro sfokusujemy, może typeczek zapewnił o secie i mu właśnie ten secik padnie. Wiecie co? Ty, on tu ma jakąś skrzynkę. Może myślę, że w tej skrzynce ma koksy sobie uszykował. Ach, zmienia seta, kurde. Niestety gościu zmienia seta, co mi się za bardzo nie podoba, bo ja mam tylko właśnie dwa sety na zmianę. Już w sumie ostatniego seta mam na zmianę, ten mam jeszcze pomarańczowy. Dobra, wiecie co, teraz też sobie zmienimy set od razu na pomarańczowo i potem będziemy lecieli na tych resztkach, kurde. Dobra, potem polecimy na tych resztkach, chyba nie zmieniłem butów, tak, nie zmieniłem butów. Dobra, potem polecimy po prostu na tych resztkach. Wiecie co, zaraz sobie zjem tego. O kurde, ten typek tu jest, ach, bo tu jest hejst włączony, dobra. Bo tak mówię temu typowi, jakoś tak szybko ten miecz lata. Dobra. Gość jest sklepany teraz. Ja sobie na refilach pocisnę chwilę, bo nie ma sensu iść koksów. Dobra. Teraz go sfokusujemy się na nim. Niech mu wtedy jak najszybciej pada. Dobra, dobrze, że nie jadłem tego koksa, bo bym stracił regenkę. Zobacz, ile zyskałem nad nim regenki, nie jadłem z tego koksa. Teraz sobie zjemy koksika. Czy on chce uciekać? Tak, chce uciekać ten typeczek. A, ale cfel. Ale cfel z typa. Zobaczcie, taki, no... Moi drodzy, sama nazwa jego gili pokazuje, że typ jest po prostu cfelem. Wiadomo, ja też tak robię na odcinkach, ale kurde. Ludzie, to jest, ale dla mnie to jest zabawne, wiecie, to jest dla mnie to jest zabawne, bo ludzie mi spamią na pewno, proszę, proszę, tepaj, równa klepa, tepaj, proszę. A tepają w takie coś i robią coś takiego, nie? Ja też tak robię, ale no wiadomo. Ja mogę, nie no, żartuję oczywiście, ale to zawsze bawi. Tak wszyscy piszą na pewno tepaj, równa klepa i w ogóle. No teraz by ten typeczek już padał, nie? Gdyby się nie dobrał, ale jak widzicie, magazynek miał. Na refilach jedzie?
Co za dzwon? Nie, nie wierzę. Bo mi się skończył stręcz i go przez tego nie zabiłem. Tak bym go zabił w tych blokach, bo jemu się HP na pewno nie regenerowało. Dobra, ja tego typa też się pokona, znacie to. Oloko YouTube, nie, dobra, że go nie pokona, bania mi padła. Ach, GG. Dobra, zabił mnie typeczek, dobrał się, ale trudno się mówi. Dobra, moi drodzy, w takim razie chciałbym wam podziękować za oglądanie tego odcinka, że oglądaliście do końca. Jeśli ktoś do końca, napiszcie w komentarzu hashtag koniec. No i ja wam przypnę serduszko i tyle. Trzymajcie się, na razie i yo, pozdro.